Szanowni Państwo, znów nadchodzi czas przedświątecznych podsumowań. Wierząc, że z sobą nam po drodze możemy trochę pożartować. Jest kilka wolnych dni przed nami, za wiele nie ma do roboty. Od kiedy za oknami sypie się polski złoty. Gdy własny kraj się na nas gniewa, co świetnie widać, zwłaszcza zimą. I trudno kochać go, ponieważ dlatego kocha się pomimo. Gdy rząd zapewnia Bozie, że chce się troszczyć o nią. Nie o tych, co na mrozie resztek wolności bronią. Wesołych świąt, wiary i chęci. Najgłupszy błąd da się odkręcić. To może brzmi niewiarygodnie, lecz upadasz, by znów móc się podnieść. Choć raz się śmieje, raz się płacze, raz dobrze, raz coś źle się zrobi. Choć trudno komuś coś wybaczyć, a czasem jeszcze trudniej sobie. To jednak ważne, bądź co bądź, by zarżnąć rybę, drzewo ściąć. I ludzie ostrzą noże na znak miłości Bożej. Bo z nieba patrzy ktoś na ziemię, kto mimo wszystko wierzy w ludzi, że coś lepszego też w nas drzemie i może w końcu się obudzi. Może to prawda, może nie. Pewnego dnia okaże się. A dziś chodzi o to, by lepszym być niż dotąd. Wesołych świąt, wiary i chęci. Najgłupszy błąd da się odkręcić. To może brzmi niewiarygodnie, lecz upadasz, by znów móc się podnieść. Wesołych świąt, wiary i chęci. Najgłupszy błąd da się odkręcić. To może brzmi niewiarygodnie, upadasz, by znów móc się podnieść. Znów się podnieść. Znów się podnieść. W imieniu Radia Nowy Świat i moim własnym życzę Państwu, aby było lepiej, spokojniej, jaśniej, a może nawet weselej. Ale tak to już jest z życzeniami, że aby się spełniły, to wszyscy musimy się postarać.